Marcin Robak podpisał 2-letni kontrakt z Lechem Poznań. W umowie jest także opcja przedłużenia kontraktu o kolejny rok. Robak, będąc napastnikiem Pogoni Szczecin, wielokrotnie dawał się kolejarzowi we znaki. W lutym 2014 roku strzelił Lechowi aż 5 goli w jednym meczu. Teraz zdecydował się na to, by kolejne bramki zdobywać już dla kolejarza. Dostałem ofertę od mistrza Polski i długo się nie zastanawiałem. Od razu chciałem przyjść do tego klubu i reprezentować tu barwy poznańskie. Na tym stadionie bywałeś wcześniej w innych koszulkach, teraz już z koszulką Lecha. Jeśli mógłbyś się pokazać, że to naprawdę jest twoje nazwisko z tyłu, mamy. Jak ci się podoba stadion jako Lechicie? Grałem na tym stadionie, więc nie jest to dla mnie nowość. Czekam na pierwszy mecz już w barwach Lecha i na pewno z niecierpliwością będę czekał, kiedy wyjdę tutaj właśnie przed poznańskimi kibicami. Do tej pory my, dziennikarze i kibice, określali cię mianem kata kolejorza. No jeśli nie można było sobie z tobą poradzić, to chyba trzeba było ściągnąć cię po prostu do nas. Rzeczywiście, w tych ostatnich meczach tak się układało, że często zdobywałem bramki przeciwko Lechowi. Śmialiśmy się tutaj już po podpisaniu kontraktu, że Lech mnie ściągnął po to, żebym już im bramek nie strzelał. Ale tak naprawdę mam nadzieję, że ta skuteczność nie będzie mnie omijała i będę zdobywał bramki też właśnie w Lechu Poznań. Powiedz, jakie cele, jakie ambicje przychodząc do Mistrzów Polski? Cele są takie, żeby pomóc tej drużynie w zdobywaniu bramek, a przede wszystkim to, żeby drużyna wygrywała. Cele są takie, żeby obronić Mistrza Polski i w eliminacjach do Ligi Mistrzów zrobić wszystko, żeby się tam znaleźć. Marcin Robak, powiedz, jaki jesteś prywatnie, bo tutaj ludzie znają cię tylko z tego, że strzelałeś nam gole. Co lubisz, jakie plany, jeżeli chodzi o Poznań? Przede wszystkim będąc tutaj w Poznaniu, będę chciał, żeby mnie kibice poznali też z drugiej strony, tak jak powiedziałeś, ze strony boiskowej już mnie znają, będę chciał też jakby być tutaj wśród kibiców, też będąc na różnych spotkaniach, żeby mnie prywatnie poznali i na pewno będę dążył do tego, żeby jak największa ilość kibiców poznała mnie z jak najlepszej strony. To skoro już o tym rozmawiamy, jakie masz największe hobby i jakie masz plany na wakacje? Akurat plany na wakacje nie mam. Ostatni okres miałem taki, że leczyłem kontuzję i skupiam się na tym, żeby ten okres, który jest do pierwszego treningu, przepracować solidnie, żeby później wejść w treningi razem z drużyną i być w dobrej formie. I to na pewno się na tym będę skupiał. A to hobby? A te hobby to przede wszystkim samochody i lubię spędzać dużo czasu na siłowni. Powiedz, za dużo czasu nie ma do tych przygotowań. Jak zatem twoje zdrowie, bo sam poruszyłeś ten temat. Przychodzisz do Lecha w pełni zdrowy i gotów do tego wysiłku przedpucharowego? No przede wszystkim zostały zrobione badania, gdzie lekarze mogli ocenić stan mojego zdrowia i po tych badaniach wszystko okazało się, że jest dobrze i ucieszyło mnie to, bo mogę się skupić na tym, żeby ciężko trenować i jak najlepiej reprezentować barwy Lecha.